Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w już czwartym odcinku serii Minecraft Hardcore Sezon 2. Witam was przy tych niewyobrażalnych lagach, pięknym zachodzie słońca i pięknych górach, które znaleźliśmy w poprzednim odcinku i zapytałem was się, którą górę wybrać do zamieszkania, numer 1 czy numer 2? Zauważyłem, że większość osób chyba głosowało za górą numer 2 i z tej perspektywy, co by nie mówić, wygląda ona świetnie. Jednak, no, troszeczkę dzisiaj namieszam wam w głowie, ponieważ mam wam do zaproponowania górę numer 3. I odkryłem ją przed chwilą, dlatego też postanowiłem w tej chwili nagrać kolejny odcinek. Czekajcie, niech tutaj się moja postać kimnie. Oczywiście ze względu na to, że mam ogromny render dystans, albo nie. Myślałem, że przez to, że mam dalekosiężny widok, będę bardzo długo tutaj spał. Często tak jest przy lagach, ale na szczęście tak się nie stało. Moi kochani, będąc tutaj, patrząc sobie, co mam dookoła, te bagna mi się niesamowicie podobały i zobaczcie, co ja tutaj dostrzegłem. Czy wy to widzicie? No ta góra jest po prostu przepiękna! Niesamowicie mi się podoba, stąd też chcę ją dzisiaj sobie odwiedzić. Zmniejszę sobie oczywiście render distance, żeby w trochę bardziej godziwych warunkach tutaj grać. No nie będzie do 20 chunków i muszę lecieć tutaj. Gdzie mam łódkę? Czekajcie, jaki to jest w ogóle kierunek tu jest? Wschód, to jest północ? Nie, to jest południe. Czyli na południowy wschód. Dobra, myślę, że trafię. No gdzieś tutaj łódkę miałem przy brzegu, tak mi się przynajmniej wydaje. Schowam koordynat tylko. Cyk, cyk, cyk i pyk, pyk, pyk. Gdzie moja łódka? Ej, bez jaj. Nie no, jak coś to sobie wykraftuję zaraz drugą. Jest, jest. Musiałem oczywiście całą wyspę dookoła przejść. A jakże? Przy okazji sobie zwiedzę te piękne bagna, które tutaj się nam generują. Jestem mega ciekaw w ogóle, jak to wygląda. Tam chyba nawet widziałem te obeliska słynne z biomu The Between Lands. Dużo też propozycji inaczej. Dużo mi podpowiedzi napisaliście w związku z tym modem, za co wam niesamowicie dziękuję. Między innymi dowiedziałem się, że faktycznie rzeczy z normalnego świata są tam nieopłacalne, chociażby narzędzia dużo wolniej kopią, więc to muszę zapamiętać. Ale nie znalazłem żadnych takich, że tak powiem, komentarzy odradzających tam pójście. Więc albo chcecie mi tutaj, chcecie mnie podpuścić, żebym poszedł i zginął, ale wierzę, że nie. Albo faktycznie nie jest tak źle i da się normalnie tam grać bez zgonu. No mam nadzieję, ale wiecie co, ten wymiar chyba zostawimy sobie na jak najpóźniej. Przedtem będę chciał inne wymiary odwiedzić, m.in. Eder, potem Twilight Forest, potem Atom 2, no i na koniec The Between Lands. Dobra, czy to są zwyczajne bagna takie minecraftowe? Chyba tak, przynajmniej wyglądają na takie, chociaż urozmaicone. I to są chyba rzeczy z modu naszego polskiego twórcy, Traitora. Jest to też przy okazji, jak się okazuje, mój widz. Wunsz! Jaki brzydki. Ale dobrze wykonany, sobie nie mówić. Jej! Widzisz, mi bił? Czemu ty płoniesz, gościu? Czy dawno powinien spłonąć? Śmiesznie to wygląda. No on da mnie ukosi! Dobra, nic się nie stało, żyjemy. Na szczęście jeszcze żyjemy. Ja sobie jabłuszka zabieram. Zimniaczka opiernicze, żeby troszeczkę hapsy się zregenerowały. No i lecimy dalej. To w ogóle jest błoto? Tak, patrzcie moi kochani, to wygląda jak ten, jak model? Jak itemek zwykłej gliny. Tylko, że w tym przypadku właśnie jest to błoto. I też się stakuje po 16. Mogę coś z tego zrobić? Mogę bloczek zrobić. Ej, a skoro jest to błoto, ja mogę tym rzucać? Czekajcie, tu gdzieś creeper był, sobie go spróbuję rzucić. Tak, ale jajca! Zabawy błotem, ale go chyba nie zabije tym, nie? No raczej nie. Niestety. W ogóle to mi się mega podoba, nie wiem, który to jest mod, bodajże Quark, ale mogę się mylić. Czyli na przykład jeżeli mi się kończy coś w ekwipunku, bo widzieliście, że to się stakuje po 16, miałem 20 sztuk, czyli 4 były tak jakby w osobnym staku. Tutaj po lewej stronie od mojego paska szybkiego wyboru widzicie liczby 28, 32, 36, teraz będzie dokładnie. I tak jak mi się skończy to, co mam w łapce, to będzie mi się to uzupełniało. Przynajmniej tak mi się wydaje, czekajcie. Tak, to jest świetne. Kurczę, żeby można było to sobie w normalnym Minecraftie ustawić gdzieś w opcjach. Byłoby to genialne. Zauważyłem, że też... O, co to? Co to? To mi dało efekt ślepoty. Mogę tym rzucać? Nie. Dobra, nieważne. A to co to jest? Fuse ball. O kurde. Po tym mogę chodzić normalnie, ale się zapalam, tak? Nie, to jest tak jakby półblok. Slime bolek. Ale fajnie. Dobra, nieważne.
I teraz Creeper mnie by zabił i koniec serii Elo. Dobra, wezmę sobie już styki, moi kochani. Idziemy dalej. Tu jest nadal wschód. Dobrze, idę. Cały czas w tamtym kierunku się muszę kierować. Czytałem też wasze komentarze, że troszeczkę nie podoba wam się chyba ten sezon ze względu na to, że ja tutaj bardziej jaram się modami niż no robię jakieś ciekawsze rzeczy. Co to? To ryby się wygrzewają, ale jajca. Albo się źle zespawnowały. Nie no, takie ryby chyba się nie wygrzewają. Ale to fajnie wygląda. Kurczę, takie modele mi się podobają. No tak, bo przecież takie ryby się nie wygrzewają. Na słońcu to się inne ryby wygrzewają, no takie raczej nie. W ogóle się ryby wygrzewają? Chyba są takie. Tak mi się wydaje. Coś tu się chyba pobagowało ze spawnem, zobaczcie. Ale mi efekt ślepoty długo trzymał. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Wunsz! Wunsz! I znowu oślepłem. Ile to będzie trwało? Jeszcze 4 sekundy. Ja pierniczę długie. Ale epickie! Ale epickie, moje kochanie, to mogę zniszczyć. I kości otrzymam i klucz! Silver Key. Okej. Ale po... Kurde! Muszę to niszczyć i nie wchodzić w to. Jak się zapatrzę przed siebie i przypadkiem w to wejdę. Po co mi ten kluczyk jest? Nie mam pojęcia, wiecie? Kurczę, nie wziąłem też mojej łódki. Ale dobra, myślę, że się spokojnie tutaj przedostanę. Jakie piękne lilie wodne z kwiatami. Ja pierniczę. To jest jako osobna lilia? Tak. Flowered lily. Okej. Okej. Nie, zwracam się niestety trochę. A chcę iść przed siebie bardziej. Wiem, wiem. Mój Parker jest niesamowity. Miałem kiedyś ćwiczyć Parkera, ale powiedziałem, a nie przyda mi się w sumie. No, dzisiaj by mi się chyba przydało to. Dobra, idziemy przed siebie. To jest północ, czyli ja bardziej muszę iść chyba w tym kierunku. Tak? No jakoś tak w tym. Co to, to też jest błoto? Tak jest. Dobra. Lecimy. Ale piękny las! To jest ten słynny las wiśniowy? No, mam nadzieję. Pamiętam jak przy 1.7 pojawiły się plotki, że ma zostać dodane drzewo wiśniowe. Nawet nagrałem o tym nowinki. Ale koniec końców się nie pojawiło. Jakie piękne drewno! Tak, dokładnie. Drzewo wiśniowe. Jakie to ma deski? Pokaż, pokaż, pokaż. Przepiękne. Ja pierniczę. Podoba mi się. Podoba mi się mega. Jakieś sadzonki by mi się stąd przydały. Jest? Jest. No wygląda jak zwykła sadzonka dębu, tylko że pokolorowana. Znowu ten brzydki dungeon mi się pojawił przed oczami. Kiedyś go sobie odwiedzimy, ale... No na razie nie. Na razie jeszcze jestem nieprzygotowany na to. A jaki piękny kolor trawy tu mamy, zobaczcie. Mega mi się podoba. Jeju, ale klimacior! No i tak bagna by mogły po aktualizacji wyglądać. No ale nie oszukujmy się, nawet jeżeli będzie aktualizacja bagien, tak jak była aktualizacja Taigi dla 1.14, no to aż takich różnic nie będziemy widzieli, no bo szczerze mówiąc, ja nie widzę specjalnych nowości na tej Taidze po zaktualizowaniu. Ogniska, no raczej się nie pojawiają, ewentualnie w wiosce w Taidze. Lisy, raz na jakiś czas, no i jagody. No ale tak naprawdę nic specjalnego. Tak powinna wyglądać aktualizacja biomów, jak na przykład chociażby teraz te bagna. Ale... Tak wiem, znowu narzekam na Mojang i pewnie do końca tego sezonu będę narzekał. Ale jestem Polakiem, mogę narzekać. Koniczynki? Ciekawe, czy czterolista może wypaść. Czekajcie, zobaczmy. Może to nie są koniczynki, tylko mi tak się wydaje. Dobra, nieważne, zjedzmy sobie to. So sweet, oh yeah. Dobra, bo znowu się chyba zgubiłem. Nie, chyba teraz muszę iść tu na wprost. Chociaż szczerze mówiąc, nie przypominam sobie tutaj tego lasu. Co to ginie? Delfin? Chyba? Czym ty jesteś? Delfin, jaki ładny! Do wody, już! Uciekaj! Nie dałbym rady go uratować. Szkoda. Szkoda, ale fajnie też wygląda ten model delfina. Tak, chyba to są te góry, moi kochani. Kojarzę ten biom, jak patrzyłem. Muszę je zobaczyć. No muszę zobaczyć te góry z bliska i ocenić, czy będą jeszcze lepsze, czy nie, bo mi się mega spodobały. W jednym z kolejnych odcinków bardziej zajmiemy się, moi kochani, tutaj jakby ulepszaniem samego siebie. Będę zbierał expy, będę zbierał oczywiście diamenty i tak dalej, żeby to wszystko wyglądało fajnie i żeby być bardzo wykokszonym.
No i myślę, że niedługo byśmy się właśnie wybierali do pierwszego nowego wymiaru, ale w międzyczasie oczywiście będę tworzył bazę, tylko muszę sobie najpierw wybrać miejsce, gdzie będę to robił. To jest chyba latająca wyspa z tymi obeliskami do The Between Lands, czyli nawet jak... Co? To... Zarzynają tu kogoś? To tak krzyczy? Chyba tak. Co jest z wami nie tak? Myślałem, że zarzynają kogoś. Król lew! Albo i nie. Nie, no chyba tak. Widać, jak bardzo się na zwierzętach znam. Będzie mnie gonił? Ratunku. Odpuścił sobie, odpuścił. No, było grubo. Dobra, biorę jagódki. To chyba są te góry, moi kochani. Tak. To są te. Tak? No, chyba tak. Kurczę, jak one świetnie wyglądają. Chociaż, powiem szczerze, z tamtej perspektywy wydawały się trochę większe. W sensie, nie większe, ale grubsze. O. Grubsze. Zobaczmy, jak wyglądają na przykład tutaj z tej perspektywy. O, kolejne obelisko. Czyli to są tak jakby tereny bagienne, tak? Bog, dokładnie. Co to? Znowu rybki. Jakie ładne. Też zaraz giną pewnie. Szkoda. Okej, witam. Tam pojawił się gościu, którego będę musiał killnąć. Patrzcie, jak to epicko wygląda! Ratunku. Ja tak patrzę, co to mnie podnosi? A to ten typo. Się na mnie lampi, chyba wzrokiem mnie podniósł. Chyba mu się spodobałem. Fuj. Dobra, uciekamy. Uciekamy przed siebie dalej. I chyba wiecie, co bym się kimnął. Bo chyba nawet mogę. Mogę. Ale wiecie co? O, wodospad nawet mamy. Nice. Wiecie co? Naprawdę te góry wyglądają przyzwoicie. Dobracie sobie tutaj przekopać całą górę i zrobić sobie w niej bazę. Taką może niezbyt wielką, ale przede wszystkim funkcjonalną. Tutaj jakąś klatkę schodową na samą górę. Kurde. Podoba mi się. Zobaczmy jeszcze z tamtej strony, jak te góry wyglądają ogólnie, cały kompleks gór. To chyba są zwyczajne... zwyczajne bagna. Co mamy na przykład dalej? Też chyba bagna. No nic, dobra, wykraftuję sobie tutaj crafting i oczywiście jakąś łódeczkę. A niech będzie wiśniowa. Jaka ładna, czerwona. Cyk. Dobra. Fajnie. Fajnie, niezbyt duża, więc ta baza też byłaby taka... bardzo ściśnięta. Żaba! Patrz, bliska żaba. Ta słynna żaba z memów. Podoba mi się. Dobra, chodź łódka, bo ty droga jesteś. Idziemy zobaczyć, jak to się prezentuje z tej perspektywy. To mi się troszkę średnio podoba w tym modzie, że tutaj są tak jakby kwadraty, prostokąty z dirta i one czasem średnio się generują. Ale dobra, nie narzekajmy. Nie narzekajmy, bo ważne, że przynajmniej jest to w jakikolwiek sposób urozmaicone. Tu w ogóle jakieś strukturki są niewielkie. Nice. Ła! Znowu! Znowu! Proszę mnie puścić, bo ja nic nie widzę. Ciemność! Widzę ciemność! Dobra. Puszcza mnie? Puszcza? Puściło. No nie. Dobra, jeszcze raz. Doskoczę? No nie. Muszę tu doskoczyć. No nie, co jest? Dziwne lagi mam, czy co? No, dobra. To jest easy do doskoczenia. Jak to się prezentuje? To są kunie? Chyba kuniki, jakie ładne. Lepsze niż te z 1.6. W ogóle jak to jest rozwiązane? No bo chyba Mo Creature z tego co widzę nie wyrzuciło tych modów, albo to są... Są trzy możliwości. Nie, dwie. Albo są i konie z 1.6 i konie z Mo Creatures, albo konie z 1.6 zostały zastąpionymi koniami z Mo Creatures. Nie mam pojęcia, ale... No nie, no ta góra jest przepiękna, ludziska. Wyobraźcie sobie tutaj trochę podrównać teren, zrobić wejście i tu zrobić nasz cały kompleks. Aż mi się kojarzy... No nie wiem, no trochę z górą lodową Arktosa z Tabalugi. Kto oglądał, ten wie. On też właśnie tak pośród niczego mieszkał. No może niezbyt to podobne, ale takie lekkie skojarzenie z tym mam. Mega mi się podoba. Jeszcze zobaczyłbym z tej perspektywy tę górę. Wow. Nie no, ja wiecie co? Jestem chyba najbardziej na tak na tę górę. No jest świetna, przepiękna i wręcz idealna. O coś takiego mi chyba nawet chodziło, jak szukałem tych pierwotnych gór. Może to prawda nie jest na oceanie, a tutaj pośród innego terenu, ale wygląda świetnie. Cudownie wręcz.
duża, masywna, fajny widok będzie na cały świat. Tutaj piękne tereny dookoła. No, 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 no. Co to? Pantera? Nie mam pojęcia. To ja może sobie pójdę w tym kierunku jednak bardziej. I zobaczymy, jak tu się to prezentuje. Koniecznie, moi kochani, napiszcie, czy wam się ta góra podoba, czy raczej średnio. Bo mi? Co by nie mówić? Mega. Ale chyba zanim będziemy ją drążyć, bym próbował sobie zdobyć troszeczkę czaszek Widera, żeby sobie móc zrobić beacon z hejstem i wtedy bym sobie to drążył. Chyba, żebym sobie po prostu zostawił na, że tak powiem, dalsze ogarnianie bazy, a tutaj te początki to bym sobie tak wydrążył sam sobie. Ale nie, no podoba mi się. Podoba mi się. Wierzę, że chyba wam też. Na przykład tu by się zrobiło wejście. Zobaczcie w ogóle, jaka tu grota. Szkoda, że to nie jest 1.13, to nie zrobimy sobie kolumny bąbelkowej. No ale coś można wykombinować, jakieś fajne wejście. No chociaż nawet i drabinkami, przynajmniej na razie. Dobra, zejdźmy sobie niżej, na razie tu. Zobaczmy jeszcze to. Wow. Nie no, podoba mi się. Jestem na tak. Ale też chętnie wysłucham waszych opinii. Na szczęście, zanim będę nagrywał, myślę, kolejny odcinek, no to ten już będzie opublikowany, więc będę wiedział, co tam sądzicie. Zatem, no, wtedy zdecydujemy. Właściwie pomożecie wy mi zdecydować. Ale jeszcze mega mnie te bagna interesują, bo się prezentują fenomenalnie. Tutaj mamy te pałki, tutaj różne rodzaje tej trawy pozawijanej. Piękny biom z tymi sosnami jakby większymi. Nice. Za dzieciaka się na to mówiło choinka. Ale choinka to jest taka ubrana dopiero. Chyba, że tylko ja byłem taki inny. Patrzcie, jak ta góra się prezentuje. No ta jest akurat jeszcze niewczytana, ale jak jest zwiększa odrobinkę render distance, no powiedzmy do 30, to jest świetnie. No mega mi się podoba. Normalnie aż taką koronę można byłoby na górze wybudować, jako król gór. Mimo, że tamta jest większa, to nie tak spektakularna jak to. Tamta mi się mniej podoba, znacznie mniej, moi kochani. A tutaj też chyba dalej mamy bagna. I oczywiście błoto. Ale wolno się po błocie chodzi w wodzie. Na lądzie też niezbyt szybko. Ale mnie tu interesuje, co mamy tu w tej pobliskiej okolicy. Może jakieś inne fajne biomy? Cholera wie. Też mi się to podoba, że blisko te obeliska mamy do The Between Lands. Więc w razie W szybko będę mógł się tam dostać. Cudownie, cudownie. Kurczę, jak to pięknie wygląda. Szczerze? Zaryzykuję stwierdzenie, że to wcale nie wygląda gorzej niż oceany i woda z 1.13. Powiem lepiej. Inaczej, powiem więcej. To wygląda znacznie ciekawiej. Kurczę, zobacz, no tu różne rodzaje lilii. Tutaj jakieś trawy morskie. No chociaż nie, to nie jest trawa morska. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Tutaj te pałki, błoto. Ja pierniczę. Jest cudownie. To trzeba przyznać. To trzeba przyznać, wygląda naprawdę fenomenalnie. Fajnie by było, jakby twórcy Minecrafta się z twórcami moda Biome of Plenty trochę skumali, coś razem pokombinowali. Jakąś aktualizację biomów, coś w ten deseń. Myślę, że fajnie by im to wyszło. Ło, tu mamy też zupełnie inny biom. Jak to się prezentuje? Co to w ogóle jest? To chyba nowe jakieś rodzaje drzewa, nie? Czy to jest ten redwood, tylko jakby inna jego odmiana? Wiecie, nie mam pojęcia. Cyk. A to co to jest? Rzeczna trzcina. Też fajne. Ej, podoba mi się. To niby takie pierdółki, pewnie nic to nie daje, do niczego nie służy, tylko ozdobnie, ale nadaje klimatu. Nadaje klimatu. Ciekawe, kiedy przestanę się tymi rzeczami jarać. Ale może komuś takie odcinki się podobają. Chcę w to wierzyć, moi kochani. Chcę to, w to szczerze wierzyć. Widać te góry stąd? Widać. No zobaczcie, no. No muszę w nich zamieszkać. Ewentualnie, jeżeli znajdę coś jeszcze lepszego, to się wyniosę, ale... No, z tych trzech gór, to ta jest zdecydowanie najlepsza. To są te... nie aligatory, tylko... Kurczę, dziewczyna moja, moja dziewczyna mówi, jak to się nazywa. Kurczę, no nie, nie pamiętam. Coś tam wany to się nazywało, chyba. Nie, no, no wyleciało mi to z głowy. Czekajcie. Coś mi się to zawsze z legwanami kojarzyło, ale to na pewno nie był legwan, bo to zupełnie inny rodzaj zwierzęcia. Szlak, no nie przypomnę sobie, bez jaj.
No trudno, może ktoś przypomni w komentarzach, albo sam sobie to przypomnę jeszcze podczas nagrywania odcinka. Ale no tak, pamiętam jak to się nazywało. Dobra, zejdźmy jeszcze tutaj. Ładny, ładny kolor trawy, co by nie mówić, taki trochę zgniły, ale ciekawy. No w normalnym Minecraftie takiego koloru chyba nie mam, bo przynajmniej sobie nie przypominam. Pewnie mam duży render distance i niezbyt komfortowo wam się to oglądało, co? Przyznajcie. Sorry. Troszkę mi się zapomniało. Dobra, jedzonko mi się chyba zaczyna powoli kończyć, moi kochani. Mam jeszcze troszeczkę baraninki i tak naprawdę to na tyle z takich sensownych pożywionek. Będzie trzeba sobie troszeczkę popolować na jakieś zwierzątka. Ale tym się zajmiemy, albo sam się tym zajmę do kolejnego odcinka. Zobaczymy. Ewentualnie włączę sobie nagrywanie, jeżeli coś miało się ciekawego pojawić, czy coś się stać. No, no wygląda ciekawie. Dobrze, moi kochani. Na dziś to chyba byłoby na tyle. Wiem, że krótszy odcinek, ale koniecznie chciałem wam pokazać tę górę, bo się w niej zakochałem i chcę wiedzieć, co o niej sądzicie, czy warto w niej zamieszkać, czy nie. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, odcinki nigdy nie będą trwały regularnej długości. Nie chcę ani robić ich na siłę specjalnie przydługimi, ani na siłę skracać. Po prostu mają trwać tyle, ile uznam za słuszne. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce, moi kochani. Cześć. Jeszcze tu struktura się pojawiła.